In the other side of city we have. Jedzie z tym pazurem, patrz jak się sypie. On tam będzie miał ze 30 tysięcy obrotów. Nie. Czekaj, on? Czekaj. Patrz jak ten paznokieć się sypie. Ty już pewnie wiesz, Ja chyba już też wiem. Chodzi o to, że on wypukłym, tak jak moją głową byś włożył, ale taką jeszcze tu mało taki szpic by musiał być, irokes. Ten irokes by zamienił się w ten frez. Ta. I to tylko bym głową obcierał ten paznokieć, zamiast w skórki się wbijał, nie? Dobrze to wytłumaczyłem? No, znaczy ten czubek praktycznie... No, zależy pod jakim kątem piłujesz, bo nie możesz jednocześnie całą powierzchnię frezu frezować, bo albo czubka używasz, albo tej najgrubszej części, albo no... Czy tu przydałby się Regenerum? Polecam im Regenerum. Do tego polecam, jak już używacie... Oplułeś mnie. Ja? Jak używacie frezów diamentowych do tego rodzaju frezowania właśnie płytki paznokciowej, no to już wybierajcie takie płaskie, które całą powierzchnią frezują i to nie jest tak, że masz nacisk tylko na jeden punkcik malutki ułożony, no.